Ostatnio zakupiłem taki zestaw. Jak to mam powiedzieć? Każdy widzi, co to jest. Dwie sztuki. W komplecie jest jedno pudełeczko. W środku trochę klei. Takie dwa. Coś takiego. Chodziło jeszcze. Jeszcze działa. Takie. Coś takiego jeszcze. Chwilę pochodzi i się wyłącza. No, fajna ładowarka jak do telefonu. W komplecie kilka bitów, ładowareczka. I jeszcze taka mała wisienka na torcie. Coś takiego. Taka stacja dokująca, można powiedzieć, z kilkoma bitami, ładowarka i to wszystko za 50 parę złotych. A, takie zabawki. Podejrzewam, że jakieś ekspozycyjne zabawki, które już mają pojemność no, trochę mniejszą niż być powinno. O, z tego co zauważyłem jeszcze, to się przyjrzy w środku, widać klej. Gdzieś ktoś jakoś włożył na siłę i ta akurat, ta się jeszcze włącza. Tutaj nie ma pstrykania, nie czuć. Także nie mam pojęcia, co to jest za problem. No takie gadżety. Jak przytrzymamy, się załącza. Tylko że coś w środku siedzi, jak widać. Gdzie siedzi? O tam. Coś się klei, komuś zgiął, na siłę wsadził. Tutaj, o tutaj akurat guzik nie działa, więc może być albo banalna historia, albo jakaś większa wada. Oczywiście wszystkie są, a widać, że są nowe. Naklejki na sobie miały jakieś, nie wiem, ekspozycyjne chyba. Tak wygląda w środku. Trzeba ten element usunąć. Tu gdzieś
coś jakoś nie rozgrzało, coś na siłę pchał i... Ech. Jakieś ogniwo jest. Jakieś oznaczenia są. No coś jest. Półtorej amperogodziny. Czyli takie podstawowe minimum. No i teraz usunę ogniwo. Zmierzę jego pojemność. W jednym i w drugim ogniwo z 2018 roku prawdopodobnie. 1,5 amperogodziny. ICR, model ten sam. Tu też mamy kilka śrubek z jednej strony. Jedna z drugiej. W sumie to niepotrzebnie wykręciłem i tak nie rozbierał tamtego elementu. Ale o. Bardzo ładny jest ten kolor. Ta sama bateria, troszkę starszy rocznikiem. Śrubki torksowe jak w Boschu. I znowu to ogniwo. Miałem jakaś paranoja akurat z tym ogniwem. Ale jakie fajne mają diodki. Światłowód i dwie diody. Wszystkie rozbieram z tego powodu, żeby zobaczyć pojemność tych ogniw, bo są, podejrzewam, słabe. Tylko dlatego. W sensie małe, już wyeksploatowane. Z tego co już wyczytałem, z ogniwa firmy Samsung. Nie chcę skłamać, 18 czy 20 kilku, 2-amperowe czy jakoś tak. Wszędzie widzę takie same są montowane. Tu to samo. Teraz ogniwa zostały już, tak powiem, sprawdzone na pojemność. No i pierwsze ogniwo to jest to pierwsze z prawej. I widzimy, że akurat jej wartość, jego, no miała, zamiast 1500 ma 1600, więc powiedzmy, że jest ok. Drugie od prawej to jest, też ma w normie. Trzecie i czwarte. Jedna ma 119 miniomów, niby tam to tak, nie wiem, troszkę jakoś za mało, ale reszta trzyma parametry.
i pojemności. Także tak to ogniwa wyglądają. Tak się przedstawiają. Ogniwo VTC6. Miałem jakiś taki pakiet lutowany, nieużywany. I po sprawdzeniu pojemności 3000 mAh. No i lutowane lutownicą, wiadomo. I składamy jeden sprzęt już. Co się okazało, w tym czerwonym wkrętaczku, tylko już kurierzem poszedł na żywioł, gniazdo do ładowania się, że tak powiem, odlatało. Musiałem je przylutować ponownie. No niestety te mikro USB mają to do siebie, że one są takie wątpliwe. I nie wiem, jeszcze zobaczę, może tu jest jeszcze na dole takie miejsce. Może jakieś gniazdo się wsadzi do ładowania, bo to mi się nie podoba. Lub u góry gdzieś z boku, zobaczymy. Będzie taka rzeźba, ale przynajmniej będzie ładować się tak jak trzeba. O ile to nie wytrzyma. Może wytrzyma. No przynajmniej sprzęt działa. Wcześniej jak podłączałem, nawet nic się nie świeciło. No bo to gniazdo było tylko w obudowie, ale latało w płytce. Ktoś włożył, podejrzewam, i wyruszał lub oberwał. No i taki sprzęt nie działający dziwnie. Już jest sprawny.